Egyptian pharaoh was ever found in a pyramid in Egypt. Afryka to kontynent przesiąknięty historią i tajemnicą. To niesamowite miejsce, gdzie nigdy nie wiadomo, co się odkryje. Chociaż wiele z tego, co można znaleźć w Afryce, jest fascynujące i interesujące, niektóre odkrycia są wręcz niepokojące i dziwne, jakby pochodziły z horroru. Dzisiaj pokażemy 20 niepokojących odkryć w Afryce, których nikt nie potrafi wyjaśnić. Koniecznie oglądaj do końca, żeby poznać najbardziej fascynujące odkrycia. Zostaw łapkę w górę pod filmem, żeby film zobaczyły osoby, które się interesują takimi tematami i napisz komentarz Afryka, a przypnę ci serduszko. Światło z Dender. Wśród licznych hieroglifów i reliefów wyrzeźbionych w starożytnych egipskich strukturach, jeden zagadkowy obraz zdobiący ścianę świątyni wywołał gorące debaty. Światło z Dender przedstawia dziwny, żarówkowaty obiekt wychodzący z sakralnego filara Dżet. Niektórzy teoretycy na marginesie wierzą, że to przedstawia elektryczną żarówkę, sugerując, że starożytni Egipcjanie posiadali zaawansowaną technologię energetyczną, ale główni egiptolodzy argumentują, że ma to bardziej ezoteryczne znaczenie. Kontrowersyjny obraz znajduje się w świątyni Hator w Denderze nad Nilem, na południe od Kairu. Świątynia została zbudowana podczas dynastii ptolemejskiej w I wieku przed naszą erą. Scena przedstawia postacie gestykulujące w stronę filara Dżet z żarówkowatym obiektem na jego szczycie. Poniżej znajduje się łuk nad kwiatem lotosu, przypominającym przewód i lampę. Stąd interpretacja niektórych, że przedstawia to elektryczne oświetlenie wykorzystujące filar Dżet jako przewodnik do kanałowania energii. Jednak ta idea starożytnej elektryfikacji nie ma wiarygodnych dowodów. Główna egiptologia twierdzi, że rzeźba ma symboliczne, religijne znaczenie. Filar Dżet symbolizował stabilność dla Egipcjan, a żarówkowaty wierzchołek reprezentował dysk słoneczny, ikonę boga słońca Ra. Biorąc pod uwagę poświęcenie świątyni bogini nieba Hator, obraz prawdopodobnie miał znaczenie astroteologiczne, a nie techniczne. Wybrzeże szkieletów. Wybrzeże szkieletów leży wzdłuż atlantyckiego brzegu Namibii i jest znane jako jedno z najbardziej zdradliwych miejsc na Ziemi. Silne wiatry, niebezpieczne morza i skwar sprawiają, że ten odcinek afrykańskiego wybrzeża jest jednym z najbardziej niegościnnych miejsc na świecie. Pozornie niekończąca się plaża jest usiana wrakami statków, kośćmi wielorybów i wybielonymi szkieletami fok, co nadaje jej ponurego charakteru. Niebezpieczne fale, skaliste brzegi i gęste nadmorskie mgły spowodowały niezliczone wypadki morskie wzdłuż wybrzeża szkieletów. Przed wynalezieniem nowoczesnej nawigacji wzburzone morze uniemożliwiało praktycznie uruchamianie łodzi, a bezkresna pustynia nie oferowała żadnej pomocy rozbitkom. Nawiedzone pozostałości wyrzuconych na brzeg statków nadal zaśmiecają piasek, a zardzewiałe kadłuby rozkładają się w korozyjnym, słonym powietrzu. Suche warunki również zachowują szczątki ssaków przez lata. Kolonie fok często odwiedzają wyspy przybrzeżne, gdzie tysiące starszych fok w końcu doczołgują się na brzeg, aby umrzeć. Ich ciała wysychają i rozkładają się na plaży, tworząc makabryczne sceny skupisk kości. Ogromne szkielety wielorybów również trafiają na brzeg po śmierci na morzu, tworząc cmentarzysko słoni morskich, które karmią padlinożerne szakale i hieny. Homo naledi. Co może być bardziej niesamowitego niż odkrycie zupełnie nowego, starożytnego gatunku człowieka? Tego rodzaju odkrycia mają moc zmiany naszego rozumienia nas samych i naszych początków. W roku 2013 zespół odkrywców i naukowców wyprawił się do mrocznych komór jaskini znajdującej się w kolebce ludzkości w południowej Afryce. Znaleźli tam niezwykłą kolekcję kości należących do nowego gatunku starożytnego człowieka, nazwanego Homo naledi. Ten humanoidalny gatunek żył między 236 tysięcy a 335 tysięcy lat temu, współdzieląc świat z naszymi przodkami. Jednakże Homo naledi prezentuje mieszankę zaskakujących cech ludzkich i prymitywnych, które przeczą wcześniejszym założeniom o ewolucji człowieka. Czaszka wykazuje małą objętość mózgu, wynoszącą zaledwie 500 do 610 cm3,
porównywalną z szympansami. To sugeruje ograniczoną zdolność poznawczą, jednak kości nadgarstków i dłoni Homo naledi były wyspecjalizowane do precyzyjnego chwytania, co wskazuje, że mogli tworzyć i używać narzędzi. Ich ramiona również były nowoczesne, przystosowane do sięgania ponad głowę, ale co ciekawe, palce były zakrzywione, co sugeruje, że mogli wspinać się po drzewach jak małpy. Jeszcze bardziej zagadkowe jest to, jak ci humanoidzi dotarli do takich odległych głębin systemu jaskiniowego. Dostęp do komory wymaga przeciskania się przez wąski szyb, zwany szybem śmierci. Byłoby to niemal niemożliwe dla prymitywnego gatunku do świadomego nawigowania. Czy ofiary Homo naledi wpadły tam przypadkowo, czy zostały umieszczone tam rytualnie przez bardziej zaawansowanych ludzi? Bez wskazówek ich pochodzenie pozostaje tajemnicą dla antropologów. Ci aberracyjni przodkowie przynoszą więcej pytań niż odpowiedzi, ale odkrycie ich tajemnic obiecuje rzucić światło na patchworkową ewolucję człowieka w głębokiej przeszłości. Prehistoryczna sztuka jaskiniowa. Najwcześniejsze przykłady ludzkiej sztuki zdobią naturalne ściany skalne wewnątrz jaskiń w całej Afryce. Te misternie wykonane malowidła zapewniają zdumiewające okna do prehistorycznych umysłów i sposobów życia sprzed ponad 15 tysięcy lat. Piękne obrazy przedstawiają żywe sceny polowań, bogate w dziką faunę, która już nie występuje w tych regionach, ale wiele z nich zawiera także niepokojące wyobrażenia, które nadal zaskakują badaczy. Znajdowane w odległych systemach jaskiniowych od Namibii po Maroko, sztuka naskalna przedstawia ludzkie postacie polujące z włóczniami i łapiące zwierzęta takie jak słonie, nosorożce, zebry i antylopy. Intymne portrety pokazują teraz wymarłe bestie z bliska z dbałością o szczegóły wierne rzeczywistości. Jaskiniowi artyści wyraźnie posiadali niezwykłe zdolności obserwacyjne oraz zaawansowane umiejętności malarskie, używając czerwonych i brązowych pigmentów. Jednak między tymi realistycznymi przedstawieniami fauny pojawiają się bardziej tajemnicze stworzenia. Dziwne, humanoidalne postacie z przesadnymi lub brakującymi cechami. Fantastyczne, chimeryczne stworzenia, które nie istnieją nigdzie w znanym świecie naturalnym. Pozornie rytualny cel tych niepokojących obrazów pozostaje całkowicie spekulacyjny, a ich ukryte znaczenia są prawdopodobnie zagubione na zawsze w prehistorii, podobnie jak tożsamość samych artystów. Niesamowite drzewo baobab. Czy widzieliście drzewo o supermocach? Tak, dobrze słyszeliście, może to brzmieć dziwnie, ale drzewo baobab jest prawdziwym superbohaterem wśród drzew. Znane od czasów dinozaurów ponad 200 milionów lat temu, to niesamowite rośliny przetrwają tam, gdzie niewiele innych może. Baobaby mogą żyć tysiące lat. Najstarsze zarejestrowane drzewo baobab w Zimbabwe, znane jako panka baobab, dożyło dostojnego wieku 2450 lat. Rozproszone po suchych sawannach afrykańskich, baobab jest jednym z najbardziej ikonicznych i użytecznych drzew na planecie. Ta kolosalna roślina przetrwała miliony lat, dostarczając pożywienia dla plemion od niepamiętnych czasów. Z niezwykle grubym pniem o średnicy do 30 metrów przypomina gigantyczne warzywo zasadzone do góry nogami przez olbrzymów. Rozległy pień baobabu składa się z 50% wody, co pozwala mu przetrwać surowe warunki suszy. Nawet największe baobaby mogą odrastać po staniu bez liści przez dekady, gdy deszcz powraca. Gąbczaste drewno działa jako rezerwuar wilgoci, wchłaniając każdą kroplę deszczu, aby przetrwać długie okresy suszy. Liście są zrzucane podczas przedłużającej się suszy i odrastają, gdy warunki się poprawiają. Ale baobab to znacznie więcej niż tylko ogromny zbiornik wilgoci. Jego jadalne liście są podstawowym warzywem. Kwaśne owoce zawierają 6 razy więcej witaminy C niż pomarańcze, a jego kora dostarcza mocnego włókna na tkaniny i liny. Nawet nasiona produkują olej kuchenny. Jako źródło pożywienia, wody i materiałów w często niegościnnych środowiskach, baobab zasługuje na swoje miano drzewa życia. Starożytne narzędzia kamienne. Długo przed wynalezieniem komputerów, samochodów, a nawet ognia nasi starożytni przodkowie używali prostych kamieni do kształtowania swojego świata. Tworząc z tych kamieni siekacze i noże, rozpoczęli technologiczną przygodę, która nigdy się nie zatrzymała.
W całej Afryce, kolebce ludzkości, archeolodzy odkryli jedne z najwcześniejszych śladów tych starożytnych narzędzi kamiennych, sięgających milionów lat wstecz. Ich pomysłowość ukazuje iskrę kreatywności, która zapaliła się u naszych wczesnych hominidowych krewnych. Na brzegach jeziora Turkana w Kenii stanowiska archeologiczne ujawniają jedne z najstarszych aktów wytwarzania narzędzi. Lomekwi 3 na zachodnim brzegu odsłoniło narzędzia sprzed 3 300 000 lat. Te narzędzia obejmują kamienie młotkowe, rdzenie i odłupki, które były sprytnie obijane, aby stworzyć ostre krawędzie do cięcia, skrobania i rozbijania. Wykonane z law, kwarcytu i krzemienia pokazują, że hominidy starannie dobierały materiały na podstawie ich jakości i funkcji. Niektóre kamienie nadal dobrze leżą w dłoni do użytku. Stanowisko zawiera również skamieniałe zęby należące do Paranthropus, wymarłego kuzyna człowieka o masywnej szczęce i zębach. Paranthropus może być twórcą lub użytkownikiem tych narzędzi, lub przynajmniej dzielił krajobraz z nimi. Kręgi wrotkowe na pustyni. Rozsiane po suchych trawach Namibii, zaskakujące puste plamy ziemi tworzące doskonałe kręgi o średnicy od 2 do 20 metrów, to dziwaczne formacje zwane kręgami wróżek. Oglądane z powietrza, trawiaste tereny Namibii są usiane na przestrzeni 1800 km tymi enigmatycznymi cechami. Przez dekady te kryptograficzne kręgi wzbudzały debatę i zdumienie wśród ekologów. Do tej pory nie osiągnięto konsensusu co do mechanizmów, które mogłyby formować te skomplikowane wzory w surowym krajobrazie pustyni. Jedna z długo istniejących hipotez sugeruje, że to dzieło termitów, które najefektywniej dostępne zasoby wodne koncentrują wokół brzegów kręgów, co przynosi korzyści roślinności na obrzeżach. Jednak teoria termitów nie wyjaśnia większych kręgów, które osiągają średnicę ponad 20 metrów. Alternatywne wyjaśnienia, takie jak konkurencja roślinna, dyfuzja gazów i elementy radioaktywne, również okazały się niesatysfakcjonujące. Tajemnica pogłębia się jeszcze bardziej, gdy analizuje się cykl życia kręgów wróżek. Okrągłe luki utrzymują się przez 24 do 77 lat, zanim trawy ponownie je zasiedlą. Co wyzwala ten rytmiczny cykl zamierania i odrastania, pozostaje nieznane. Kamienny las Madagaskaru. Madagaskar to kraina cudów natury, gdzie można spotkać egzotyczne zwierzęta, takie jak lemury i kameleony, które są znajdowane tylko na tej wyspie. Ale piękno Madagaskaru nie ogranicza się do jego żyjących stworzeń. Wyspa ta szczyci się również oszałamiającymi formacjami geologicznymi, które przekraczają wyobrażenie. W suchym, południowo-zachodnim regionie można zobaczyć majestatyczny las, gdzie wysokie wapienne iglice wyrastają z ziemi niczym olbrzymie igły, tworząc unikalny i surrealistyczny krajobraz, który zapiera dech w piersiach. Te wapienne iglice powstały na przestrzeni milionów lat, wyrzeźbione przez nieustanną erozję wodną w półpustynnym klimacie. Rozpuszczony wapień ukształtował poszarpane ostrza skał i kompleksy sięgające 70 metrów wysokości. Z daleka szare skupiska rzeczywiście przypominają skamieniałe drzewa, ale z bliska prezentują bardziej złowrogą postać. Kamienny las ma wąskie kaniony i ostre skały, które wyglądają na skręcone i chropowate. Ostry labirynt jest bezpiecznym miejscem dla rzadkich zwierząt, które żyją tylko tutaj. Duże ptaki i lemury kiedyś tu żyły, ale teraz już ich tu nie ma. Niektórzy ludzie mówią, że w niebezpiecznym labiryncie ukryte są złoto i klejnoty. Spacerowanie po kamiennym lesie jest bardzo ryzykowne, ponieważ ścieżki są mylące, a skały są ostre. Niebezpieczeństwa trzymają ludzi z dala, co pomaga chronić zwierzęta i rośliny tutaj. Ale nadal są problemy, ponieważ ludzie używają więcej ziemi i kopią minerały w pobliżu lasu. Podobnie jak reszta przyrody Madagaskaru, kamienny las może nie przetrwać długo. Niebieski kamień z nieba. W 1990 roku górnik w Sierra Leone natknął się na wysoce anormalny kamień, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Angelo Pitoni eksplorował Afrykę Zachodnią, kiedy odkrył kamień szlachetny o żywym niebieskim kolorze. Po testach datowania węglowego ciekawy kamień okazał się mieć meteoryczne pochodzenie, spadając na Ziemię między 11 000 a 18 000 lat temu.
Najbardziej zaskakujące było to, że analiza laboratoryjna wykazała, iż niebieski kamień składał się głównie z czystego tlenu. Ta bogata w tlen struktura stanowiła 77% kamienia, wraz z śladami węgla, krzemu, wapnia i sodu. Nie ma znanych ziemskich procesów, które mogłyby wytworzyć tak egzotyczną kreację. Tajemniczy niebieski kamień wydawał się sztuczny, ale nie było żadnych wskazań, że został wyprodukowany. Został wydobyty ze stratyfikacji geologicznej sięgającej ponad 10 tysięcy lat wstecz, na długo przed jakąkolwiek cywilizacją, która mogłaby go zsyntetyzować. Zdumieni paradoksalnym niebieskim kamieniem, geolodzy i gemolodzy rzucili się do jego badania. Ale z dostępem jedynie do małych próbek, jego pochodzenie i sposób formacji pozostają owiane tajemnicą. Może dawna, inteligentna cywilizacja stworzyła go dawno temu za pomocą technologii, których jeszcze nie rozumiemy, albo może został uformowany sam w naturze przez nieznane procesy geologiczne. Tajemnicza kompozycja przeczy wszystkim konwencjonalnym ziemskim minerałom. Jego odkrycie w starożytnej warstwie skalnej sugeruje, że kamień przybył przed pojawieniem się ludzi. To wydawałoby się niemożliwe połączenie cech zaskakuje ekspertów od dekad. Choć możemy podziwiać jego estetyczne piękno, ludzkość może nigdy w pełni nie rozwikłać mrocznych początków niebieskiego kamienia Pitoni. Ciekawostka. Zagnieżdżone w falistych wzgórzach południowo-wschodniego Zimbabwe leży średniowieczne miasto z trwałymi kamiennymi murami i tajemniczymi strukturami. Podczas projektu wykopalisk archeolodzy odkryli ogromną rzeźbę skalną olbrzyma, jakiej nigdy wcześniej nie widziano. Biorąc pod uwagę ograniczoną technologię tamtego czasu, zdumiewa fakt, że starożytni budowniczowie byli w stanie wyrzeźbić to monumentalne dzieło za pomocą prostych narzędzi ręcznych. Nawet przy nowoczesnym sprzęcie wyczyn o takiej skali byłby niesamowitym wyzwaniem. Ukryta komora w Wielkiej Piramidzie. Zbudowana ponad 4500 lat temu, Wielka Piramida w Gizie zachwycała starożytny świat jako najwyższa konstrukcja na Ziemi i nadal fascynuje ludzi dzisiaj swoimi astronomicznymi alignacjami i genialną architekturą. Teraz pojawia się nowa tajemnica, która obiecuje jeszcze bardziej ekscytować entuzjastów piramid, możliwość istnienia ukrytej pustki głęboko w jej enigmatycznych głębinach. W roku 2017 międzynarodowy zespół użył subatomowych cząsteczek, zwanych mionami, do zeskanowania Wielkiej Piramidy w poszukiwaniu ukrytych pustek i komór. Te cząsteczki przenikają setki metrów przez kamień. Zadziwiająco ich skany ujawniły dużą, wcześniej nieznaną przestrzeń wewnątrz Wielkiej Piramidy, mierzącą ponad 30 metrów długości. Co może zawierać ta długa pustka? Najprawdopodobniej nic, twierdzą archeolodzy. Wszystkie komory grobowe i przejścia faraonów zostały już udokumentowane, a wszelkie artefakty zostałyby dawno temu zrabowane. Jednak nawet pusta przestrzeń podkreśla ukrytą złożoność w monumentalnym grobowcu Cheopsa. Alternatywni teoretycy sugerują bardziej radykalne hipotezy, twierdząc, że komora ma okultystyczne przeznaczenie. Niektórzy spekulują, że skrywa mityczną halę zapisków zawierającą ezoteryczną wiedzę z Atlantydy. Inni proponują, że ukrywa obcą maszynę lub międzywymiarowy portal. Jednak brak naukowych dowodów wspiera takie spekulacje. Choć prawdziwa natura i przeznaczenie ukrytej pustki pozostają niepewne, podkreśla to naszą wieczną fascynację egipskimi tajemnicami. Nieinwazyjne skanowanie oferuje nadzieję na odkrycie dalszych sekretów w Wielkiej Piramidzie, bez uszkadzania starożytnego cudu. Każde odkrycie zabiera nas głębiej w umysły twórców cywilizacji. Heksagonalne diamenty. Gdy asteroida uderzyła w południową Afrykę 2,9 miliarda lat temu, pozostawiła po sobie więcej niż tylko kolosalny krater uderzeniowy. Rozrzucone szczątki eksplozji zawierały zdumiewającą wersję jednego z najbardziej pożądanych kamieni Ziemi – heksagonalne diamenty. Te naturalne klejnoty wykazują pięknie dziwną sześcienną symetrię, niespotykaną w konwencjonalnych diamentach. W 2018 roku badacze potwierdzili, że te geometryczne diamenty pochodzą z kosmosu, a nie z żadnego ziemskiego procesu. Analiza chemiczna ujawniła, że zawierają osbornit, minerał znany z formowania się tylko w węglowych meteorytach.
Heksagonalne diamenty prawdopodobnie krystalizowały się wewnątrz planety karłowatej we wczesnej młodości naszego Układu Słonecznego, zanim epicki kolizja 4,5 miliarda lat temu wyrzuciła je w przestrzeń kosmiczną. Fragmenty rozbitej planety karłowatej spadły na południową Afrykę. Heksagonalne diamenty przetrwały ogniste wejście przez atmosferę Ziemi. Podczas gdy standardowe diamenty formują się pod wysokim ciśnieniem głęboko pod Ziemią, te niezwykłe diamenty kosmiczne wykazują kształty wskazujące na szybki wzrost kryształów. Tylko bardzo małe próbki heksagonalnych diamentów zostały zbadane, ale większe okazy mogą jeszcze czekać na odkrycie. Już teraz ich pozaziemskie pochodzenie pokazuje, że formowanie diamentów nie jest ograniczone do Ziemi. Dalsze badania ich kosmicznej chemii obiecują wgląd w chaotyczne początki naszego Układu Słonecznego, kiedy światy były rozbijane na klejnoty rozsiane po całej galaktyce. Ruiny Wielkiego Zimbabwe. Monumentalne kamienne ruiny Wielkiego Zimbabwe służą jako największe miejskie centrum epoki żelaza na południe od Sahary. Ten skomplikowany kompleks był budowany przez 3 stulecia, aby stać się centrum Królestwa Zimbabwe, dominującego w południowej Afryce od 1000 do 1450 roku naszej ery. Masywne mury, które nadal stoją, dostarczają wskazówek na temat tego, jak kształtowała się ta zaawansowana wczesna cywilizacja. Zapomniane po opuszczeniu, imponujące ruiny zaczęły przyciągać uwagę zewnętrznych obserwatorów w XVI wieku. Portugalscy handlarze dowiedzieli się o wspaniałych kamiennych strukturach w głębi lądu, zbudowanych dawno temu przez przodków lokalnych Afrykańczyków. Podczas europejskiej kolonizacji Afryki trwała debata, czy rdzenni Afrykańczycy mogli wznieść tak wielką architekturę. Nawet po tym, jak wykopaliska archeologiczne potwierdziły ich budowę przez lokalny lud Shona, niektórzy nadal argumentowali za zewnętrznymi wpływami. Ruiny obejmowały 1300 akrów i mogły pomieścić 20 tysięcy mieszkańców w szczytowym okresie. Masywne kamienne ogrodzenia chroniły elitę rządzącą, podczas gdy w pobliżu mieszkali zwykli ludzie, rzemieślnicy i handlarze. Wyrafinowane systemy irygacyjne umożliwiały rolnictwo, które utrzymywało miasto. Wysublimowane rzeźby świadczą o artystycznej maestrii cywilizacji Shona. Jednak po wyczerpaniu niezbędnych zasobów miasto ostatecznie zostało opuszczone. Najstarszy dinozaur Afryki. Afryka ma zaszczyt posiadania najstarszego znanego dinozaura na kontynencie. Odkryty w północnym Zimbabwe, ten mały dinozaur wędrował po superkontynencie Pangea podczas wczesnego okresu Triasu, ponad 230 milionów lat temu. Nazywany Mbiresaurus rati dostarcza kluczowego nowego wglądu w początki dinozaurów na lądzie, gdzie ostatecznie ewoluował nasz własny gatunek. Odkryty w 2017 roku, starożytny dinozaur został zidentyfikowany na podstawie niemal kompletnych skamieniałości. Mbiresaurus mierzył około 2 metrów długości i tylko 30 cm wysokości w biodrach. Chociaż był mały, nawet jak na standardy dinozaurów, prawdopodobnie był szczytowym drapieżnikiem swojego ekosystemu. Ewolucyjne cechy, takie jak jego wydłużone mięśnie, wskazują, że był zaskakująco zwinny jak na swój rozmiar. Paleontolodzy klasyfikują Mbiresaurus jako zauropodomorfa, należącego do tej samej linii co masywne, długoszyje zauropody, które później się pojawiły. Jednak jego cecha chodzenia na 2 nogach, podobnie jak jego współczesny Nyasasaurus z Tanzanii, odróżnia go od późniejszych czworonożnych zauropodów. Te dwunożne protosauropody dały początek dwunożnym teropodom, takim jak szybki Velociraptor i T-Rex. Szalone zwierzę. W dzikich terenach Madagaskaru, krainy tajemnic i cudów, niegdyś żyło stworzenie tak dziwaczne i unikalne, że zostało nazwane szalonym zwierzęciem. Ten dziwny ssak żył miliony lat temu, podczas późnego okresu kredy, a jego szczątki zostały odkryte dopiero niedawno. Po raz pierwszy został odkryty w roku 1999 przez kolekcjonerów skamieniałości. Czaszka zwierzęcia została znaleziona w osadach datowanych na ponad 66 milionów lat temu. Czaszka pokazała, że zwierzę było ssakiem, ale miało pewne dziwne cechy zębów, które nigdy wcześniej nie były widziane.
Więcej części szkieletu znaleziono w roku 2010, co pozwoliło naukowcom dowiedzieć się więcej o zwierzęciu. Odkryto, że szalone zwierzę było wielkości borsuka i miało długie, wąskie ciało z krótkimi nogami. Zwierzę miało także charakterystyczną czaszkę z krótkim pyskiem i dużą liczbą otworów z przodu. Naukowcy, którzy badali szalone zwierzę, uważali, że było ono ssakiem ryjącym w ziemi. Otwory w czaszce sugerują, że szalone zwierzę miało dobry węch, co było pomocne w znajdowaniu jedzenia pod ziemią. Krótkie nogi i długie ciało również sugerują, że szalone zwierzę było dobrze przystosowane do kopania. Naukowcy oficjalnie nazwali szalone zwierzę Adelaterium hui. Nazwa Adelaterium pochodzi od malgaskiego słowa adela, które oznacza szalony, oraz greckiego słowa terium, które oznacza bestie. Ta nazwa jest odpowiednim opisem tego dziwacznego i fascynującego ssaka. Nubijskie tablice kamienne. W Dolinie Nilu, na północny wschód od Chartumu, leżą ruiny wielkiej cywilizacji, która zaginęła w historii. Królestwo Kusz rozkwitało tutaj przez blisko 1000 lat, zanim upadło w 300 roku naszej ery. Archeolodzy prowadzący wykopaliska w regionie odkryli niesamowicie zachowane kamienne tablice z kuszyckich świątyń, zapisane w tajemniczym języku, przekazującym tradycję starożytnego i niegdyś potężnego afrykańskiego społeczeństwa. Ruiny otaczające Nil są znane jako wyspa Merou, nazwane tak od stolicy Kuszytów. Ta nekropolia służyła jako miejsce pochówku królów i szlachty Kuszytów, zanim napastnicy zniszczyli świątynie i grobowce w IV wieku naszej ery. Pomimo grabieży przez lata, wykopaliska w XX wieku odkryły skarbnice rzeźbionych kamiennych tablic, wciąż nienaruszonych. Te steli zostały wyryte w alfabecie meroickim, najstarszym systemie pisma na południe od Sahary. Inskrypcje stanowią kluczowe okno do historii, kultury i rytuałów pogrzebowych Nubii, ale niestety większość tekstów meroickich pozostaje nieprzetłumaczona. Język okazał się niezwykle trudny do rozszyfrowania. Tylko rzeźby na tablicach związane z bogami i królami pozwalają na krótkie spojrzenie na światopogląd Kuszytów. Rozszyfrowanie kodu meroickiego rzuciłoby światło na to, jak ta potężna cywilizacja rozwijała się obok starożytnego Egiptu i jakie były przyczyny jej tajemniczego upadku. Na razie możemy jedynie zastanawiać się nad przekazami zawartymi w zwietrzałych nubijskich kamieniach, ale odkrycie ich tajemnic obiecuje ujawnienie ważnego, brakującego rozdziału ludzkiej cywilizacji, teraz zredukowanego do kruszących się ruin. Tajemnicze metalowe monolity. Tajemnicze metalowe monolity, prosto z filmów science fiction, pojawiają się na całym świecie, wywołując zaciekawienie i spekulacje. Wszystko zaczęło się w sierpniu 2020 roku, kiedy pilot helikoptera zauważył błyszczącą metalową strukturę osadzoną w skalistej pustyni Utah. 3-metrowy metalowy prostokąt wydawał się być z innego świata. Później wędrowcy natknęli się na ten dziwny obiekt, a wirusowe zdjęcia szybko rozprzestrzeniły się w internecie. Ludzie nie mogli powstrzymać się od porównań do złowrogich obcych monolitów z epickiego filmu z 1968 roku Odyseja kosmiczna Artura C. Clarka i Stanleya Kubricka, które w tajemniczy sposób wpływały na ludzką ewolucję. Kopiujące monolity wkrótce pojawiły się w przypadkowych miejscach w całej Europie i Azji, od Holandii po Indie. Każdy błyszczący filar wywoływał teorie spiskowe na temat swojego nagłego pojawienia się, ale to monolit w Kongo w lutym 2021 roku wywołał największe zamieszanie. W przeciwieństwie do ciekawych Europejczyków, mieszkańcy Kongo zareagowali strachem i podejrzeniami. Dla nich ta 3-metrowa struktura oznaczała inwazję ciemnych, potencjalnie złowrogich sił na ich społeczność. Silne przesądy sprawiły, że miasto chroniło monolit, dopóki nie można było określić jego celu. W dziwnym zwrocie wydarzeń monolit z Kongo został podpalony przez rozwścieczony tłum. Pusty w środku jak iluzja optyczna, jedynymi pozostawionymi śladami były jego metalowe zewnętrze, starannie owinięte wokół pustej ramy, wciąż ukrywające jakiekolwiek konkretne odpowiedzi na temat jego budowniczego czy celu. Kule Klerksdorpu. W
Wśród najbardziej dziwacznych anomalii odkrytych na Ziemi są zagadkowe kule Klerksdorp z Otto's Dal w południowej Afryce. Paleomineralodzy odkryli ponad 200 tych małych, precyzyjnie żłobionych sferoidów osadzonych w starożytnych osadach. Podobne obiekty, zwane kulami Mokwi, znajdują się w zachodnich Stanach Zjednoczonych, jednak kule Klerksdorp są znacznie starsze, niektóre datowane na ponad 3 miliardy lat. Geolodzy uważają kule za naturalne formacje mineralne, choć ich koncentryczne rowki i doskonale kulisty kształt są bezprecedensowe w naturze. Znajdowane zakopane w pobliżu kamieniołomów i w złożach pirofyllitu, kule mają średnicę od 0,5 cm do 10 cm i zazwyczaj są brązowawe lub czerwonawe. Wiele z nich ma równoległe rowki otaczające kulki, podczas gdy niektóre wykazują łukowate wgniecenia. Pomimo ich anomalnych cech, badania laboratoryjne kul Klerksdorp wykazują, że powstały one naturalnie w wyniku procesów wietrzenia przez eony. Jednak pseudohistorycy twierdzą, że stanowią one dowód inteligentnego projektu przez prehistoryczne kultury lub nawet kosmitów. Takie spekulacje pozostają niepotwierdzone, lecz kule nadal inspirowały niezwykłe teorie na temat ich tajemniczych rowków i nienaturalnej okrągłości. Gorączka diamentów. Iskrzące odkrycie potencjalnego złoża diamentów wprawiło południowoafrykańskich poszukiwaczy w szał w czerwcu 2021 roku. Pasący bydło Erasmus Jacobs natknął się na niezwykły błyszczący kamień na otwartej przestrzeni niedaleko wioski Kwachlati w prowincji KwaZulu-Natal. Myśląc, że to diament, Jacobs powiadomił mieszkańców, a wkrótce rozpoczęła się pełnoskalowa gorączka diamentowa. Gdy wiadomość się rozprzestrzeniła, ponad 1000 poszukiwaczy fortuny napłynęło do odległych trawników, szukając kolejnych klejnotów. Pojawiły się namiotowe miasta, a ludzie kopali dzień i noc, mając nadzieję na szybkie wzbogacenie się. Chaos przyciągnął również oszustów i handlarzy diamentów szukających kupców. Z ograniczonymi zasobami rząd miał trudności z opanowaniem sytuacji. Geolodzy w końcu przetestowali próbki diamentów i odkryli, że były to w rzeczywistości kryształy kwarcu, które wyglądają powierzchownie podobnie, ale nie mają porównywalnej wartości pieniężnej. Mimo to wielu mieszkańców odmówiło zaakceptowania naukowych dowodów, widząc, jak współposzukiwacze wydobywają garści błyszczących kamieni. Jeden człowiek twierdził, że sprzedał garść kamieni za około 70 tysięcy dolarów handlarzowi diamentów. Oko Sahary. Widoczne z kosmosu Oko Sahary wyróżnia się wyraźnie wśród niekończących się wydm zachodniej Sahary. O średnicy 40 km ta dziwaczna struktura typu bycze oko zaskoczyła astronautów, gdy po raz pierwszy została zauważona z orbity w latach 60. XX wieku. Teraz znane jako struktura Rishat, ogromne koncentryczne pierścienie tworzą jedno z najbardziej rozpoznawalnych geologicznych znaków na Ziemi. Odpowiednio nazwane oko leży w inaczej jałowym regionie Tau Denni w środkowej Mauretanii. Jego naprzemienne jasne i ciemne pasy wyraźnie wyróżniają się na tle jałowego terenu. Przez długi czas hipotezowano, że jest to krater po uderzeniu asteroidy. Naukowcy teraz rozumieją, że oko Sahary zostało ukształtowane przez naturalną erozję przez miliony lat. Wypiętrzenie skorupy kontynentalnej najpierw stworzyło wypukłą formację, gdy Ziemia się wybrzuszyła. Przez tysiąclecia wietrzenie przez wiatr i wodę rozpuszczało słabsze górne warstwy, rzeźbiąc okrągłe kanały. To stopniowo tworzyło dramatyczne koncentryczne grzbiety oka, gdy bardziej odporna skała erodowała wolniej niż otaczające osady. Dziś odkryte osady ukazują 100 milionów lat historii geologicznej obejmującej okresy kredy i eocenu. Skamieniałości odkryte w okolicy wskazują, że Sahara była kiedyś porośnięta roślinnością i zamieszkiwana przez dinozaury w starożytnych czasach, zanim zmieniające się klimaty stworzyły dzisiejsze pustynne warunki. Widoczne z kosmosu oko Sahary jest świadectwem potężnych sił nieustannie przekształcających naszą dynamiczną planetę. Pół człowiek, pół pies. Mityczne stworzenia zamieszkiwały folklor na całym świecie przez całą historię ludzkości. Kultury na całym świecie opowiadają historie o hybrydowych istotach, które są częściowo ludzkie, częściowo zwierzęce. Wilkołaki, centaury i sfinksy
to tylko niektóre z wyobrażonych w starożytności międzygatunkowych amalgamatów. Jednak współczesne obserwacje sugerują, że mogą to być coś więcej niż tylko legendy. Niektórzy twierdzą, że stworzenia, które wydają się być półludzkie, półpsie, wciąż przemierzają odległe obszary Afryki. Rzekomo dwunożne, z cechami zarówno ludzkimi, jak i psimi, tak zwane ludzie-psy, generują okresowe relacje świadków w całym afrykańskim buszu. W 2017 roku mieszkańcy Limpopo w południowej Afryce twierdzili, że często widywali rzekomych ludzi-psy o twarzach hien, mierzących ponad 2 metry wzrostu, krążących po regionie. Wystarczy spojrzeć na to nagranie. Te dwa stworzenia są zdecydowanie psami, ale co do trzeciego możemy powiedzieć na pewno tylko tyle, że to zdecydowanie nie jest pies. Daleko od odosobnionego przypadku, mieszkańcy Liberii również opowiadają o tajemniczych bestiach podobnych do psów zamieszkujących lasy. Jednak bez fizycznych dowodów ani wyraźnej dokumentacji fotograficznej istnienie rzekomych ludzi psów pozostaje niepotwierdzone. Mimo to, rozległe, niezbadane regiony Afryki stanowią wiarygodne siedliska dla kryptozoologicznych stworzeń –